Cześć, z tej strony Farel i witam wszystkich bardzo serdecznie po świętach. Moi drodzy, dzisiaj mamy do obgadania pewien ważny temat. Wraz z Citroxem, Yoshim, Kremolem oraz Admirosem organizujemy dla Was konkurs aż na 4000 gemów. Tak, moi drodzy, możecie zgarnąć aż 4000 gemów, wygrywając dwie osoby pakiet po 500 zł. Musicie wykonać kilka prostych zadań, a mianowicie zafollowować nasze Instagramy. Link do konkursu znajduje się w pierwszej linijce w opisie tego filmu, więc wbijaj teraz od razu mordeczko, bo za każdego followa na Instagramie dostajesz punkty. Im masz więcej punktów, tym Twoja szansa na wygraną wzrasta. Jeżeli wykonałeś już te zadania i myślisz, no kurczę, brakuje mi jeszcze punktów, to zaproś swojego znajomego do konkursu oraz codziennie loguj się na stronę, za co otrzymasz dodatkowe punkty. Do końca konkursu zostało aż 14 dni, więc macie szansę nazbierać naprawdę sporą ilość punktów, która zadecyduje o tym, że to Wy możecie wygrać. Na sam koniec chciałem Wam podziękować za zostawione aż 15 tysięcy łapek pod odcinkiem z Justyną. Kolejny odcinek już dla Was nagrywamy, więc dzisiaj otworzymy za to aż 3 megaboksy. Przypominam, że za każde 4000 łapek zostawione pod tym odcinkiem, w następnym materiale otwieramy jednego megaboksa. Do dzieła! A więc tak, moi drodzy, ten opening jest nagrywany po świętach, a gameplay był nagrywany podczas świąt, żebyście się za mocno nie zastanawiali, o co tutaj chodzi. Sprawdźmy sobie sklepik. Jak widzimy, mamy megaboksa za 49 gemów oraz megaboksa za 60 gemów, co mnie naprawdę bardzo cieszy, ponieważ mamy super promocję. Co nam spadnie? Monety, punkty do Pipera, super. Punkty mocy do Penny, super. Odblokowana na poziom wyższy, nice. Daryl, Tara, Brock i dwa bilety na wydarzenie. Powiem Wam tak, z punktów do Piperki i do Penny jak najbardziej się cieszę. Otwieramy kolejną promocyjną skrzynkę. Skrzynkę w promocji. Monety, punkty do Franka, punkty do Colta, punkty do Nity, punkty do Pam, punkty do Shelly. Boom! Nowy, epicki, mityczny, przepraszam, brawler odblokowany. Jest Immortis. Tak jest! Tak jest! Tego się nie spodziewałem. Ej, jestem naprawdę zadowolony. Co tu się wydarzyło? Kupmy jeszcze sobie punkty mocy do ogórka. Okej, okay, skoro mamy już taki super opening, to kupmy jeszcze jedną trzecią skrzynkę. Może tym razem nam również coś wypadnie. Punkty do mocy do Franka, do Broka, do Poco, do Nity, do Dynamike'a i trzy bilety na wydarzenie. Teraz zapraszam Was do drugiej części odcinka. Hej, 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 witam wszystkich ponownie. Moi drodzy, dzisiaj otworzymy sobie aż 33 skrzynki oraz odblokujemy nowego brawlera, czyli Boo. Jak widzicie, już mam 3051 pucharków, więc troszeczkę się podciągnąłem. I dodatkowo zagramy dzisiaj nowy tryb walka z robotami. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Jeszcze nie nagrywałem odcinka z tego trybu, mam nadzieję, że będzie Wam się podobał. Może na samym początku odblokujmy sobie Boo. Specjalnie czekałem na tą chwilę, żeby nagrywać odcineczek i sobie sprawdzimy, jak Boo sobie poradzi w nowym trybie walka z robotami. Okej, na samym początku zacznijmy od niebieskich skrzynek. Punkty mocy, bonus. Kolejna skrzynka. Poco, Karl. Dwa tikety, super. Monety do Spike'a, do Penny. Również dzisiaj sobie troszeczkę postacie podniesiemy wyżej, o ile nam starczy monety. Tara, o, punkty do Boo i token doubler. Z token doublera jestem mega zadowolony, uwielbiam token doublery. Tara, już jest możliwość podniesienia jej poziom wyżej, super. Punkty mocy Poco, punkty mocy Kruk. Monety, Bull, Piper, to tylko tyle. Nita, Shelly. No jestem ciekaw, czy coś spadnie z tych skrzynek. Rico, Poco. Boo, Barley, na propsie, bo do nich mi właśnie brakuje. Nita, Barley, super, Barleya będziemy mogli niedługo podnieść wyżej, nice. Shelly, Dynamike oraz bonusik 200 token doublerów. Wow! Poco, Brock, super. Przepraszam, Boo, Brock. Jesse, Frank. O, w końcu Frank. Moi drodzy, ja ostatnio sobie Franka podniosłem już chyba na poziom 8, więc to jest najwyższa levelowo karta na moim koncie na chwilę obecną. Spike oraz Karl. Pambul. Punkty mocy Daryl, Colt, token doubler, już trzeci raz, nice. Brock, Tara, czy Tara, możecie dać nas w komentarzu, jak to się czyta. Bull, Karl,
Daryl El Primo. Kurczę, ile tych skrzynek. Boo oraz Barley. El Primo, Spike. Kurczę, tego Spike'a jakbyśmy podciągnęli już na ten poziom wyżej, by było naprawdę super. Poco, Kruk. O, do Crowa w końcu spadło. Daryl, Rico. Frank, El Primo. To nawet spoko drop. Daryl, Teira, czy Tara. Poco, Rico. Piper, Shelly. Jesse Ricochet, sorki, sorki. Kruk, Pam. Pam, Piper i bonusik. Kurczę, myślałem, że token doublery już będą. Nita oraz Bull. Tak wyglądał opening 32 skrzynek. Teraz przyszedł czas na skrzynkę fioletową. Monety, punkty mocy El Primo, punkty mocy do Nity i punkty mocy do Penny. Do tego jeden bonus i drugi bonus w postaci gemów. Sprawdźmy sobie jeszcze sklepik. Moi drodzy, mamy również do kupienia ofertę z króliczkiem Penny. Oczywiście, jeżeli ją kupujemy, nowy skin został odblokowany. No i ja jestem mega zadowolony. Walka z robotami, weźmy sobie naszego Bu. Okej, Bu mamy podniesiony na poziom drugi. Sobie sprawdzę teraz szybko, czy ktoś jest dostępny ze znajomych. No niestety nie ma, więc zagramy sobie dzisiaj z randomami, ale troszeczkę... Dobra, zaakceptujmy. Zaryzykujemy, wezmę jakiegoś ziomka ze znajomych. TFT, Jurek ze mną dzisiaj zagra ten tryb, a ja sobie nagrody zwiększę do... Czekajcie, do 10. Do 10. Będzie zadyma. Będzie zadyma, mam nadzieję, że uda nam się wysoki poziom zdobyć. O kurczę, 10 tiketów postawiłem na ten challenge. Okej, okay, let's go. Mam nadzieję, że tutaj chociaż 15 fal siądzie. Ej, ty, tym Frankiem nie śpi tylko, proszę cię, gościu. Kurczę, najgorsze jest to, że nie mamy żadnej postaci, która leczy. Ja troszeczkę ryzykownie zagrałem 10 tiketów na postać, która ma 2 powera. Trochę wariat, co? Fala trzecia. Okej, okay, chłopaki sobie w miarę radzą. Tylko najgorzej będzie, jak przyjdą te fioletowe na daleko, co strzelają. Dobra. Lecimy. Okej, okay, czwarta fala zjedzona, że tak powiem. Tego od dołu ja wezmę. No co jest? Zabijcie go. Wariaty. No ciekawe, ile nam się uda minut wytrzymać. Dajcie znać w komentarzu, ile wam się najwięcej udało minut wytrzymać w tym trybie. Jestem mega ciekawy. A z pewnością, jak będę miał więcej znajomych online typu Citrox czy też Yoshihito, bo ja ten odcinek oczywiście nagrywam w święta, zaraz lecę do rodzinki, no to z pewnością postaramy się zrobić jakiś rekord minut. Więc takiego odcinka oczekujcie, bo będzie pewnie ciekawy. Kurczę, te miny trochę tak słabo rzuciłem. Dobra, ja cię przepraszam, ziomeczku, że te rakiety do mnie rzucasz teraz, że cię tak rozgniewałem. Dobra, dziękuję panu. Bomba, bomba. Wow, 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 nie widziałem tych rakiet, okej. Okay. Mamy falę numer ile? Nie widziałem, najgorzej. 84% save'ów. Druga minuta, 10. fala. Nagrody razy 10. Wow. Powiem, że to takie a la kasynko. Dobra, się proszę odsunąć. Ładnie ból pestkuje z niego. Najgorzej, najgorzej. Kurczę, nie zdążyłem uciec za ten murek. Dobra. Panowie, nie martwcie się, zaraz do was wracam. Już pompuję w nich. Spoko, spoko, pany. Wow. Dobra. Pięknie, pięknie. On się na mnie sfokusował, a ból go wyjaśnił. Nice, nice. Kolejny boss idzie. Wow, 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 koleżko. Najgorszy ten Frank leży. Ten Frank, nie wiem, na ten tryb chyba mi się wydaje, że troszeczkę słaby jest, ale no zobaczymy, jak nam pójdzie.
No Frank, podejdź bliżej, żebyś się sfokusował na naszą skrzynkę. Ojeju, ten Frank dziś jest omkły troszeczkę. Dobra, fala. Nie zwróciłem uwagę, która. Ale dosyć chyba już spoko nawet. Hej. No, jak on mnie tak trafił? Wyczuł mój ruch? Zrespił się, ale już po ptokach. Okej, okay, przez 3 minuty i 40 sekund nam się udało utrzymać. Nagrody razy 10. Na doblerku 420. Ej. Spoko inwestycja. Spoko inwestycja, zobaczcie co się stało. Wezmę sobie teraz tym razem inną postać. Pam. I przypominam, moi drodzy, żebyście wbijali do mojego klanu The Feral Team, ponieważ próg już jest ustalony tylko od 4000 puszek i klan jest otwarty dla każdego. Bez zaproszenia możecie wbijać. Teraz zaryzykujemy, stawiam 20 tiketów. I zobaczymy, ile nam się uda za to wyciągnąć tokenów. Let's go. Dwie pam. Ej, nie będzie wcale chyba tak najgorzej, jak są dwie pam. Okej, okay, leży. Leży. Nie wiem jak z tymi właśnie... Znaczy, te boty, które strzelają, szybko padają, bo tylko trzeba będzie je podjechać z tej pam. Okej, okay, jakoś też na zmianę trzeba będzie... O, tak się nie, na przykład walkę nie mogę z nimi wdawać. Muszą podejść i wtedy rush szybki. Dobra, jest jakaś w miarę taktyka opanowana. Teraz w dobrym miejscu rzucić ulta. O, takie combo jest spoko. Nice, piąta fala. Musimy pobić 3 minuty 40. Taki rekord jest mój osobisty na chwilę obecną. Ej, ej, ej. W ogóle one nie powinny dotykać naszego tego save'u, no. Więc brońcie go, ja idę z tej strony. Dobra, pan postawiła ulta, ja na razie jej nie będę go palił. Swojego, poczekam też. Minuta 20, czy idzie robot? Czy mi się wydaje? Tak, 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 dostałem rakietką. Robot już nadchodzi. Dawaj, dawaj Jurek. Dawaj Jurek, jedziesz go tym bólem. Idealnie wyczytany, wyczekany ult był z mojej strony. Teraz szybko nabić sobie kolejnego, żeby nie dać się zaskoczyć przez te boty. 2 minuty za chwilę, moi kochani. Nie jest źle, nie jest źle, dobrze idzie. Dwie pam, myślałem, że nie będą się spisywały, ale patrzcie, pam fajnie się ucieka i fajnie się nią bije. Dobra, teraz tu idzie ten duży. Okej, okay, leży. Dobra, ja tego biorę, o, z góry. Okej, okay, nice. Jak przyjdzie bot, to już mam ulta skastowanego. Boss, przepraszam. I będziemy mogli sobie postawić Tureta. Wow, wow, proszę pana, ale pan mocno hituje. Niby taki ten, na odległość leszczyk, a bije mocno. Ej, 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 tutaj, 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 tutaj. Dobra, kurczę, 3 HP. Idzie, idzie boss. 2 minuty 40, jeszcze minutę musimy wytrzymać, żeby pobić rekord ostatni. Dobra, jest dobrze, jest bardzo dobrze. Kurde, padł. Dobra, ból się respi. Ból się respi. No kurczę. Ja od razu pomagam pam tutaj. Okej, okay. Jeszcze 10 sekund, moi drodzy, mamy rekord mój osobisty. Wow. 3, 2, 1, ok, mamy rekordzik pierwszy.
Dobrze, dobrze, że postawiłem te 20 doblerów. Będziemy mieli może 1000 tokenów na raz. Będzie mega ciekawe. 4 minuty, proszę państwa. 4 minuty, proszę państwa, za chwilkę. Elo, szybkie leczonko. Mamy jeszcze 29k na... Wow. 29k mamy na save'ie. Kurde! Kurcze, pam, dobra. Nie no, najgorzej. Bull, dobij albo... Nie, uciekaj! Ha, bo tych musi save'u bronić, zapomniałem. Ach, 4 minuty 27 sekund wytrzymaliśmy. No jestem ciekaw, ile tych tokenów nam spadnie. Uwaga! 480, 960 tokenów. Wow, wow, wow. No i mamy 13 skrzynek do otwarcia, więc moi drodzy, dzisiaj otworzymy sobie jeszcze te skrzyneczki. Cały odcinek openingów i tylko dwie gierki, ale mam nadzieję, że tak wam się spodoba. Zostawicie pod tym odcinkiem te 10 tysięcy łapek w górę, co? Fajnie by było. Barley Teira, Tara, Barley Shelly. Co ten Barley tak leci dzisiaj? Carl Dynamite oraz Gemy. Klejnoty Darrell Brock. Punkty. Okej. Monety Shelly Colt. Bez bonusa? Kurczę, co jest z tym bonusem? Dynamite Piper, bonus 5 gemów, super. Tara Bu, bonus ticket. Czyli jeden bonus. Jeden ticket nam się zwrócił z tego eventu. Nita Tara. Bull Shelly. Bo Shelly. I uwaga, Rico Poco. No i niestety tylko jeden bonusowy ticket. Mamy 2000 golda. Wejdźmy teraz w naszych zadymiarzy i zobaczmy, co możemy sobie tutaj podnieść. Zajrzyjmy pierw w legendy. Spajka mam na mocy 4, a Kruka na mocy 7. Niestety nie mogę ich wyżej podnieść, ale za to mogę podnieść Piperkę. Zrobimy to od razu, bo Piper jest jednym z lepszych moich brawlerów. Mam do podniesienia też Pam. Również ją podniesiemy za 480. Mamy już ją na poziomie mocy 7. Tarę nie podnoszę na razie. Karla też nie. Rico też nie, bo nie gram. Barley jest na 7. Poco 6 nie podnosimy. El Primo też nie podnosimy. Została nam jeszcze Jessie. A gdzie jest Penny? Penny nie mogę podnieść. Kurczę, bardziej chcę podnieść Penny niż Jessie. Ale chyba Jessie tak czy siak kiedyś trzeba będzie podnieść. Okej, moi drodzy, to było na tyle z tego odcinka. Ja mam nadzieję, że wam się podobało. Oczywiście zostawiajcie łapeczki w górę, jeżeli jesteście nowi, subskrybujcie kanał. I przypominam, że za każde 4000 łapek zostawione pod tym odcinkiem otwieramy jednego megaboxa w następnym materiale. Trzymajcie się, cześć!